aby uhonorować polskich przedsiębiorców. Pionierów kapitalizmu III Rzeczypospolitej. Za ich postawę moralną i umiejętność gry fair. Słowo przedsiębiorca ma niestety negatywne skojarzenia z kimś zainteresowanym wyłącznie pomnażaniem własnego bogactwa. Misją naszej kapituły jest pokazać przedsiębiorców z ludzką twarzą. Pokazać przedsiębiorców jako ludzi o nowym sposobie myślenia, nowym stylu życia i wrażliwości. Dla kapituły nie ma znaczenia przeszłość kandydatów. Liczy się tylko to, co robią tu i teraz. No, Wolski. To podaj mi nazwiska członków tej swojej organizacji. Nie znam. Widzisz, problem z tobą jest taki, że ty ich wszystkich bardzo dobrze znasz. No. Dobrze. Kurwa. Strażnik. Nasz gość jest dosyć mało rozmowny. Zajmijcie się. Spośród 100 przedsiębiorców w naszym konkursie kapituła postanowiła przyznać 5 równorzędnych nagród. Widzisz, to jest tak. Na razie jesteś nikim. Ale możesz mieć normalną pracę, dom, rodzinę. Nagrodzeni zostaną teraz poproszeni na scenę. Będę wymieniał ich nazwiska w kolejności alfabetycznej. Nowolski. Podajcie mi 5 nazwisk. Tylko 5. I jesteście wolni. I ludowa ojczyzna wam to wynagrodzi. Dajecie mi oficerskie słowo honoru? Jak będziecie współpracować? Pisz. Zobowiązuję się po wejściu z Urzędu Bezpieczeństwa nikomu nic nie mówić o tym, co zeznawałem, co robiłem w czasie zatrzymania i przesłuchania mnie. Wiesław Adamczyk. Jerzy Kowalczyk. Stanisław Towornicki. Zofia Warowna.
Cezary Wolski. Cezary Wolski. Wolski. Wolski.